Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Jan Pietrzak. Co jest znakiem, że zaczął się nowy sezon i kabaret pod o. egidą zaczyna nowy sezon, który? 46. <noise> Już do tylu nie umiem policzyć. <noise> tak, to jest zagadkowa sytuacja, bo to mało która instytucja artystyczna, tyle trwanie, przerwanie. Nieprzerwanie. zmieniających rod... się okolicznościach, czasach, ustrojach, pieniądzach, tyle się nadmieniało, zmieniało, a kabaret pod Egidą trwa. I w zmieniających się lokalach. Właśnie chciałem powiedzieć o tych zmieniających się lokalach, to może od tego zacznijmy, w jakim lokalu teraz Ulica kabaret. Puławska, restauracja mozaika w środowiskach filmowych. O tak, bo tam kiedyś był strony. taki budynek, gdzie się filmowcy kręcili. Tak, tak. Tam... Ale y, na Mogotowie ogólnie rzadko kabaret nasz grywał. Na ogół w ścisłym centrum, chociaż zdarzały się wyskoki, a to żolibosz, a, a to grochów. Y, ale teraz mozaika nas przygarnęła, no i bardzo jestem rady. Chciałem podziękować pani szefowej, że jest na tyle odważną i światłą kobietą, że y, no, zaryzykowała jednak. Rozmawiamy już po pierwszym z czwartkowych występów, czyli tak. już jakieś wrażenia nowego sezonu. Czy publiczność się zmieniła? To mnie najbardziej interesuje. W jakim tak sensie? Jak, jak Wolant w, w Buchach, Jak bardzo Warszawiacy się zmienili? W takim sensie, że pan był no, dłuższy czas y, urodaków za granicą tak. na, na, na występach wakacyjnych, a w, i, i wyjechał pan z Polski, która... Dla Tuska głosowała maksymalnie, a wraca pan do Polski, w której e, szczękanie zębów i, i, i łopot trzęsącej się odzieży w pewnych kręgach się niesie, albowiem sondaże pokazują, że straszny PiS wygrywa z naszą kochaną platformą obywatelską. Stąd moje pytanie: czy się publiczność zmieniła? Nie bardzo, bo na mojej widowni już od dwóch, trzech sezonów jest publiczność radykalnie antyplatformerska. Znaczy wszystkie żarty na temat obecnego rządu no, to jest fantastyczna zabawa. Dlatego ja już jestem od pewnego czasu. Moja publiczność intuicyjnie wysuwa hmm. czasy. Dopiero reszta się społeczeństwa dołącza do mojej publiczności. Awangarda z całą pewnością. Jesteśmy awangardą. No i co, co mogę powiedzieć na po pierwszym przedstawieniu, że jest potworne zainteresowanie do naszej publiczności hmm. byłoby dwa razy więcej, gdyby sala była większa, to mnie bardzo cieszy, bo to po 46 latach występowania Mamy ciągłe zainteresowanie. Jeszcze jest taka może ogólna prawidłowość, że czym głupsza władza, tym większe zainteresowanie moim kabaretem. Zawsze tak było. Jak tak władza trochę lepsza, tak ludzie, a tam co tam, to tam będą mówić w tym kabarecie. A jak władza głupieje no, jakieś androny wygadują, no, jakieś świństwa się dzieją. No, Niepoczytalność pewna tego towarzystwa całego, to wtedy ludzie idą dowiedzieć się, bo nawet nie tylko pośmiać, pobawić, ale również dowiedzieć się, jaki my mamy punkt widzenia na te sprawy. Ja się tak zastanawiam, bo kabaret występuje cotygodniowo. Tak. W końcu miałem przyjemność kiedyś gościć. To nie tak, to znaczy w występować. końcu, to Znaczy w końcu, bo w końcu, wiele lat. W końcu, panie redaktorze, w przypominam. W końcu, w końcu mam pewne wyobrażenie o tym, więc mam wrażenie, że taki Kabaret pełni rolę takiego tygodnika, który ma pozbierać różne dziwne wydarzenia z tygodnia. I muszę powiedzieć, jakbym teraz występował, to miałbym kłopot, bo to po prostu dzień za dniem coś przynosi. Tak? Kilka dni temu mieliśmy to, że Polska jest najbardziej ekranowanym krajem w Europie, ponieważ za pieniądze na tak. autostrady nie, był, nie starczyło na autostrady, bo nabudowano ekranów nawet w lesie. No wiadomo, że te ekrany stawiał szwagier, tam kumpla kobiety szwagra Antka Brat, pana ministra. Ale podejrzewam, że już teraz po trzech dniach, jakbym rzucił to hasło ekrany, to już by z estrady, to już by być może publiczność nie pamiętała o ekranach, bo przez ostatnie dwa dni weszły nowe afery, nowe, no, no, nowe historie. No, nie nie, nasza publiczność my... daje sobie sprawę, że my nie prowadzimy gazety aktualnościowej, żeby z dnia myśmy oszaleli, prawda, od tego. Chociaż w świętej pamięci Maciek Rybiński, który znał, grał z nami, on miał taką ambicję, żeby co tydzień dodawać e, absolutnie nowe e, nowe incydenty, nowe sprawy omawiać. No ale Generalnie kabaret no, w dłuższej perspektywie, perspektywa 3-4 miesięcy to jest dla mnie z mojej optyki dobra w kabarecie. Znaczy to, takie sprawy trzeba wybierać przez te 3-4 miesiące, a niektóre przez rok czy dwa są świeże i aktualne. Yy, jednak publiczność nie wymaga od nas takiej gazetowej yy, aktualności. Natomiast jak chodzi o te ekrany, yy, to jest jeszcze jeden temat bardzo ciekawy, podobny bardzo, mianowicie warszawskie pachołki, słupki, kołki, betonowe zapory. Yy, to musi być jakaś bardzo silna firma, rodzinna tego towarzystwa, które rządzi Warszawą, ponieważ oni stawiają obłąkane ilości tych kołków na ulicach. Jakieś trzy lata temu, jak zaczynały się te kadencje, tam było co dwa metry stawiali kołek. Teraz już co pół metra, bo tego. Kołki cały czas trzeba produkować, Dobrze. i to jest miliony kołków, to jest nietrudna robota. To jest tak jak wykopanie tunelu, przekręt, prawda, pod trawnikiem. Przed, pod trawnikiem wzdłuż Wisły no. łatwo się kopie tunele, a pod rzeką już gorzej, bo zalało, prawda? Ten tunel, co miał być poprzek, to już został zalany, bo, bo to trudnie jest. Bo w rzece była woda, no kto ta, mógł to przewidzieć? Ta, nie, nie, a tam była wypowiedź, wypowiedź była rzecznika magistrackiego, że jest ogólne zaskoczenie, prawda, inżynierów i budowniczych metra, ponieważ nieznany ciek wodny, pojawiło się takie sformułowanie, otóż ten nieznany ciek wolny, wszyscy warszawiacy wiedzą, że to jest Wisła, ale debile z magistratu tego nie wiedzieli, że Wisła się wleje do tunelu przekręt i do tego, tego. I teraz są takie, ponieważ Świętokrzyska się zapada również powoli, to jest już od Wisły jest trochę dalej, 3-4 kilometry. Idzie w stronę ta fala podwodna, ta woda, idzie w stronę Pałacu Kultury. I ja myślę, że może dojść do sytuacji, że nam <laughs> się dziura Pałac Kultury. Postacja po Wiśle będzie. Szpic wystawał tylko. To, to, to jest. nie jest śmieszne, bo my tu no, mamy... Śmieszny. W kabarecie jest śmieszne. Ja o tym mówię śmiesznie i ludzie bardzo się bawią. Także zwracam uwagę na akcenty warszawskie, właśnie. Ekrany nie tylko, również pachołki, których jest miliony. I firma Tmuse dalej, i wszystkie ulice za ludźmi pachołkami. No i oczywiście epokowa wpadka z budową metra, stacja po wiśle. Nie wiadomo, kto pierwszy tam wjedzie na tą stację, i tak dalej. Warszawa, jak ktoś napisał, zapada się pod ziemię ze wstydu, za Taś swoje prawda. władze, które sobie wybrała. Zapraszam na drugą część rozmowy, tu też tuż obok. Może będzie troszkę poważniejsza.